to jesteśmy w pełnym składzie i bardzo się cieszę. I rozpoczynam drugi panel naszej konferencji. Podczas tego panelu, tak jak mówiło, odbędzie się polska premiera raportu World Energy Outlook 2014 oraz debata energia jądrowa w europejskiej polityce energetycznej i klimatycznej. Chciałabym przedstawić Państwu naszych szanownych panelistów. Witam serdecznie pana Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki. Witam serdecznie pana Fatiha Birola, głównego ekonomisty Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Witam pana Dominika Ristorygo, dyrektora generalnego do spraw energii Komisji Europejskiej. Witam pana Jacka Cichosza, prezesa zarządu PGE Energia Jądrowa. Witam panie prezesie. Witam pana Grzegorza Wrochny, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Witam pana Bruno Blotesa, wiceprezesa do spraw rozwoju biznesu w Polsce, krajach bałtyckich, AREWA. I witam pana Gawina Dobinga, Business Development Manager AMEC Foster Wheeler. Witam państwa serdecznie. A moderatorem panelu będzie pan Wojciech Han, partner Deloitte. Panie premierze, chciałabym jeszcze raz poprosić pana o zabranie głosu i o oficjalne przedstawienie wystąpienia pana doktora Birola. Bardzo proszę. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Szanowni państwo, szanowni nasi zaproszeni goście. Witam pana doktora Fatima Birola, głównego ekonomistę Międzynarodowej Agencji Energetycznej, który zaprezentuje nam główną publikację agencji właśnie dzisiaj w Warszawie. Cieszymy się, że to w stolicy Polski będziemy mogli wspólnie przedyskutować główne tezy raportu, którego tegoroczna edycja dotyczy wielu ważnych i aktualnych wyzwań, przed którymi stoi światowy sektor energetyczny. Przeobrażenia światowej i energetyki, wyzwania przed nią stojące, związane są nie tylko ze wzrostem ludności na świecie, 2,40, mówimy o ponad 9 miliardach, wzrostem zapotrzebowania na energię, zmianą struktury geograficznego jej zużycia, jej produkcji, koniecznością ograniczenia negatywnego wpływu zmian gospodarczych na środowisko. Wspomniane wyzwania wymagają prowadzenia aktywnej polityki energetycznej i analiza tych trendów wymaga specjalistycznej wiedzy. W tym zakresie akurat Międzynarodowa Organizacja jest szczególnym, bardzo interesującym partnerem dla nie tylko rządów, nie tylko polityków, decydentów, ale także środowiska naukowo-technicznego, ale także podmiotów gospodarczych i pracujących tam menedżerów. Chcę z wielką satysfakcją poinformować państwa, że przed chwilą zakończyłem spotkanie z panem doktorem Fatimem Birolem jako jedynym kandydatem na funkcję dyrektora wykonawczego właśnie Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Cieszę się, że to właśnie dotychczasowy ekonomista w tej organizacji przy tak licznym wsparciu ponad wszelkimi podziałami ma szansę stanąć na jej czele. Co ważne, dzieje się to w roku 600-lecia rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Turcją. I dzisiaj gościmy także premiera Republiki Tureckiej w Polsce, kraju, o którym z dumą mówimy, że obok Polski jest tygrysem Europy. Kraju solidnej gospodarki, ale świetnych także zakorzenionych w wyzwaniach globalnych menedżerów, naukowców, dyplomatów czy ludzi. To dobrze rokuje, to pokazuje bardzo wyraźnie, przed jakimi wyzwaniami stoi nasz świat. Otóż te najbliższe lata to będzie tak naprawdę wiek energii. Wiek zmieniających się surowców energetycznych, wiek narastających tendencji, w których trzeba będzie znaleźć nowe mechanizmy wykonywania zadań dotąd określanych przez państwa czy przez bloki państw poprzez regulacje dotykające całych już sektorów. Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, a na pewno ostatnim już prawie w regionie, który mimo że wśród sąsiadów ma występującą energetykę atomową, w dalszym ciągu sama jej nie posiada.
Stąd zbudowanie stosownego środowiska naukowego, technicznego, poszukiwania najlepszej, optymalnej lokalizacji, a przede wszystkim uzyskania powszechnej akceptacji jest dzisiaj kluczowe. To jest wyzwanie także cywilizacyjne, porównywalne z tym, co robiła II Rzeczpospolita, budując linię kolejową północ-południe czy port w Gdyni. Dlatego też patrzymy na energię jądrową, na energię atomową jako energię nowoczesności, energię racjonalizmu, chociaż mamy świadomość, że po wydarzeniach w Azji, w Europie zmieniły się często społeczne nastroje. Ale chcielibyśmy, aby ten wielki cywilizacyjny projekt przede wszystkim nas łączył, aby był szansą rozumnego współtworzenia poprzez dialog, poprzez budowanie środowiska, istotne zmiany techniczne i technologiczne. Otóż Polska nie chce tylko zaimportować techniki czy technologii. Polska wokół tej techniki i technologii chce zbudować wielki potencjał, tak jak to ma choćby dzisiaj w tym zastosowaniach medycznych, gdzie jesteśmy jednym z największych producentów i eksporterów w Europie i dostarczycieli najnowocześniejszych rozwiązań izotopów, z którymi walczymy z plagą XXI wieku, czyli z rakiem. Dlatego też chcę powiedzieć, że szczególnie w Polsce skończy się czas dyskusji, a zaczyna się w tym obszarze czas debat, które muszą być zakończone bardzo szybkimi decyzjami. Dlatego też liczymy na olbrzymie wsparcie, przekazanie doświadczenia przez Międzynarodową Agencję. Liczymy tutaj na zrozumienie i wsparcie także ze strony Komisji Europejskiej i spodziewamy się, że rok 2015-2016 przejdziemy już w tą fazę decyzyjną tak istotnego, wielkiego wyzwania o charakterze inwestycyjnym, który będzie także rzutował na kształt i miks energetyczny. Polecam Państwu dotychczasowe nasze wspólne debaty, bardzo otwarte, także na udział różnego rodzaju reprezentacji społecznych w zakresie polskiej strategii energetycznej do roku 2050. Pokazujemy tam z pełną otwartością, jak może wyglądać polska gospodarka, polskie społeczeństwo, nasz przemysł, w zależności od tego, czy pójdziemy drogą energetyki jądrowej, czy też podejmiemy decyzję, że będziemy wolni od tego rodzaju energii. Dlatego zachęcam Państwa do otwartej, szczerej w tej sprawie dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie premierze. Jeżeli Państwo pozwolicie, to przejdę chwilowo na język angielski. It is my pleasure to invite Dr. Fatih Birol to present the newest report of International Energy Agency, World Energy Outlook 2014. It is the third time that the presentation of this report is sektora energetycznego, sytuacji rynku energetycznego za rok 2014. Wszyscy znamy pracę doktora Birola. Prosimy o uważne wysłuchanie prezentacji, a następnie zabieranie głosu w dyskusji. Prime Minister. Panie premierze, szanowni państwo, koleżanki i koledzy, witam państwa serdecznie. Jest to naprawdę wielka przyjemność, że mogłem przyjechać tutaj do Warszawy i podzielić się z państwem stwierdzeniami, wnioskami z naszego raportu. Cieszę się, że mogę zaprezentować ten raport właśnie tutaj na konferencji Power Ring. Przyjeżdżam każdego roku i prezentuję wyniki naszych badań w Polsce kolegom zajmującym się sektorem energetycznym i bardzo cieszę się, że w tym roku rząd polski, polski przemysł zaprosił mnie na tę prezentację. Będziemy mówić o gazie łupkowym, o energetyce jądrowej i o innych źródłach energii. Jak już
Wspomniałem kilka minut temu w rozmowie z premierem Piechocińskim. Cieszymy się, że wkład Polski w debatę energetyczną na poziomie europejskim jest tak istotny i patrząc na globalny obraz sektora energetycznego, te opinie będziemy uwzględniać. Jak więc ten obraz globalny wygląda i jak będzie wyglądała przyszłość systemów energetycznych? Widzimy pewne oznaki stresu, obciążenia, nadmiernego obciążenia globalnego systemu energetycznego. Ceny ropy spadają, jak wiemy. I uważamy, i tak mówi nasz raport, że obecna sytuacja na rynkach nie może mimo wszystko stanowić przykrywki dla stojących wciąż przed nami wyzwań. Patrzymy na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o sektor ropy naftowej, o sygnały dotyczące importu z Iraku, Libii. Tam sytuacja jest naprawdę bardzo trudna i rynek, sama ta sytuacja może mieć wpływ na bezpieczeństwo rynku ropy naftowej. Jest to więc sygnał, że nie możemy uważać, że spadające ceny ropy mówią nam o tym, że przestały istnieć wszelkie ryzyka na rynku ropy naftowej. Wręcz przeciwnie, te ryzyka istnieją, chociaż nie są może w tej chwili z powodu spadających cen tak mocno widoczne. W roku 2006, w roku 2009 występowały podobne problemy i przypominamy sobie o nich. W Europie musimy pamiętać o tym, że krytyczną kwestią z punktu widzenia bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo dostaw gazu. Więc mamy tutaj z jednej strony bezpieczeństwo dostaw gazu, z drugiej strony bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej i to decyduje o naszym ogólnym bezpieczeństwie energetycznym, które powinno być coraz istotniejszym elementem w naszych rozważaniach w planie tworzenia naszej polityki, na czym będziemy się bardziej koncentrować w przyszłości i w następnej kadencji pracy naszej agencji. Otrzymujemy mieszane sygnały co do charakteru zmian klimatycznych. Jako agencja energetyczna będziemy uczestniczyć w posiedzeniu w Paryżu i mam nadzieję, że będziemy mieli szansę przedstawić pewne pragmatyczne, praktyczne wskazówki dotyczące tego, co powinno się dziać w latach następnych. Po podjęciu przez Europę decyzji dotyczącej spadku obniżenia emisji o 40%, i podjęciu zobowiązań przez poszczególne kraje, jak również po podjęciu pewnych zobowiązań przez Chiny, mamy pewne oczekiwania dotyczące spotkania w Paryżu. Jednak rynek gazu wciąż jest kwestią niepewną. Kwestia emisji wciąż jest kwestią niepewną. W zeszłym roku emisje dwutlenku węgla znów wzrosły o około 6%, z czego ogromna proporcja tych emisji pochodzi raptem z jednego państwa, z Chin. I ten wzrost w skali światowej, który właśnie nastąpił, pochodzący głównie z Chin, powoduje, że jest to istotne wyzwanie dla nas wszystkich. Głównym czynnikiem wzmagającym ilość emisji jest wykorzystanie paliw kopalnych w Chinach, Indiach, Rosji. Produkty pochodzące z paliw kopalnych, gaz, ropa, węgiel, energia elektryczna, wszystkie te produkty są znacznie tańsze, niż sugeruje ich prawdziwa
wartość, a w związku z tym ta niska cena jest dodatkową zachętą dla ich konsumentów do zwiększonego wykorzystania tychże produktów. Musimy więc przyjrzeć się tej kwestii w przyszłym roku w kontekście spotkania grupy G20 na rok 2005, zastanowić się. Natomiast co jest dobrą wiadomością, jeżeli chodzi o kwestię efektywności energetycznej? Mówimy o niej już od wielu lat, ale tak naprawdę niewiele się w tej materii działo. Jednak dziś możemy powiedzieć, że efektywność energetyczna zmienia istniejące trendy i zmienia dane liczbowe, jeżeli chodzi o użytkowanie, wykorzystanie energii. Ostatnio Unia Europejska, jak wspomniał pan Ristori, wykonała pewne prace i zaskutkowały one również zmianą tendencji w Chinach i w innych częściach świata. Później podam państwu kilka przykładów. W związku z tym, proszę państwa, patrząc na te dwie kwestie, bezpieczeństwo energetyczne, które jest zagadnieniem bardzo złożonym, bo tutaj mówimy o ropie naftowej, o gazie, o polityce zagranicznej, o zmianach klimatycznych, bezpieczeństwie i odpowiednim stanie środowiska naturalnego. Z drugiej strony, o rynku energetycznym musimy pamiętać, że zmiany w sektorze energetycznym kształtowane są bardziej, w większym stopniu poprzez politykę niż przez konkretne zdarzenia. Jak więc będzie wyglądać przyszłość? Światowe zapotrzebowanie na energię będzie rosło w porównaniu z tym, co działo się w przeszłości. Na przestrzeni ostatnich 10 lat połowa światowego zapotrzebowania na energię znów pochodziła z jednego kraju, z Chin. 50%, proszę zwrócić uwagę, to jest ogromna liczba. Również kraje OECD. Kraje OECD z kolei wykazują stałą wartość zapotrzebowania w skali całej organizacji. Chiny, które są największym pojedynczym graczem na rynku energii w ostatnich latach, zmniejszają powoli to zapotrzebowanie. I to jest bardzo ważne zjawisko. Wszyscy pracujący w sektorze ropy, gazu, węgla, energii jądrowej, zajmując się redukcją emisji, dla wszystkich tych osób jest to zjawisko bardzo istotne. To zapotrzebowanie rośnie wolniej niż rosło w przeszłości w Chinach. Dlaczego? Z trzech powodów. Po pierwsze, jak już wspomniałem, niektóre kraje silnie wdrażają politykę efektywności energetycznej. Pozwolę sobie tutaj dać przykład jednego kraju. Znów jest to Chiny. Opracowują taką politykę, realizują ją i monitorują osiąganie celów tej polityki. To powoduje właśnie zwolnienie zapotrzebowania również w skali globalnej. Druga kwestia, spowolnienie ekonomiczne i zmiana struktury gospodarki światowej, która przekształca się od przemysłu ciężkiego do gospodarki mniej energochłonnej, w kierunku gospodarki mniej energochłonnej. Po drugie, liczba ludności w Chinach nie rośnie już w takim stopniu, a nawet w niektórych krajach wschodu liczba ludności, na przykład w Japonii, zaczyna się zmniejszać, co znowu powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię w tamtych krajach, chociaż oczywiście będą wciąż istniały kraje, takie jak Indie na przykład, kraje Bliskiego Wschodu, w których zapotrzebowanie na energię wciąż będzie rosło. W przyszłości więc będziemy mieli trzy punkty prędkości, spróbuję to tak nazwać. Brak zmian w krajach OECD,
zmniejszenie w Chinach i zwiększenie zapotrzebowania w krajach rozwijających się na tym rynku. W zeszłym roku bardzo podkreślałem kwestię wpływu sektora energetyki na konkurencyjność gospodarki w skali światowej. Sytuacja Europy jest tutaj szczególna. Wydaje się, że ten obraz energetyczny nie wyglądał jeszcze w zeszłym roku zbyt korzystnie, ale jeżeli przyjrzymy się innym krajom poza Europą, okazuje się, że koszt energii za jednostkę energii dla konsumenta, czy to konsumenta będącego osobą fizyczną, czy konsumenta przemysłowego, jak ten koszt się kształtuje? W roku 2008, na przykład w przeszłości w Stanach Zjednoczonych, przewaga konkurencyjna w stosunku do Europy, w stosunku do Japonii była duża. Konsumenci płacili znacznie mniej. Po rewolucji widzimy stan obecny. Koszt energii wzrósł wszędzie, a spadł jeszcze bardziej w Stanach Zjednoczonych. Także jest to zupełnie inna tendencja niż na całym świecie. Konsumenci, przemysł, gospodarstwa domowe, każda z osób ma w tej chwili jeszcze większą siłę nabywczą. Patrząc więc w przyszłość, widzimy, że koszt energii będzie rósł wszędzie, ale w największym stopniu w Europie i ten koszt będzie w Europie właśnie najwyższy. Powstanie więc duża rozbieżność na przykład pomiędzy Europą a Japonią. Co istotne, koszt energii w Chinach będzie również rósł, prawdopodobnie do takiego poziomu jak w Stanach. W tej chwili ten koszt rośnie, ale wiemy, że mamy tutaj kwestię zanieczyszczenia środowiska i Chiny starają się zmniejszyć wykorzystanie źródeł węglowych na korzyść innych źródeł czystszych, co jednak powoduje podrożenie kosztów energii. Chiny miały przez wiele lat bardzo silną pozycję, jeżeli chodzi o koszt energii dla konsumenta, jak już wspomniałem na początku. A konsument europejski stanie w obliczu wyzwania polegającego na tym, że ten koszt energii będzie dla konsumenta, dla użytkownika w Europie najwyższy, co jest dużym wyzwaniem dla naszej konkurencyjności i naszej gospodarki. Ceny ropy, jak widzimy, na rynku spadają. I mamy tak zwaną rewolucję w dziedzinie ropy naftowej, dotyczącej również złóż łupkowych. Musimy starać się tutaj spojrzeć z innej perspektywy. Dzisiaj ropa naftowa jest bardzo ważna dla Stanów Zjednoczonych, dla wszystkich światowych rynków ropy, ale nie jest to rozwiązanie dla wszystkich, które będzie trwało wiecznie. Przez następne dwa dziesięciolecia przez ostatnie dwa dziesięciolecia rynek rósł o 40 milionów baryłek. Jak i będzie rósł w tym tempie, jak więc będziemy w stanie sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu? Rozglądając się po świecie, widzimy cztery silne punkty. Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia i Bliski Wschód. Inne państwa, tak jak Rosja, Meksyk, kraje Morza Północnego, jeżeli zgrupujemy je razem, ich wkład i tak jest bardzo niewielki. Stany Zjednoczone, jak oczekujemy, wydobycie ze złóż łupkowych będzie rosło, wyniesie dodatkowo
2 miliony baryłek dziennie. 2 miliony baryłek dziennie to jest naprawdę taki zachowawczy szacunek. Natomiast rząd amerykański mówi nawet o 3 milionach. Także to oczywiście zależy od tego, jakie przewidywania tutaj przyjmiemy, ale tak czy siak będzie to wzrost ogromny. W związku z tym musimy zastanowić się nad tym, co ropa i ten rozwój rynku może nam wnieść dla światowego bezpieczeństwa rynku ropy naftowej. Również wkład będzie pochodził z Kanady i z Brazylii, ale wciąż jeszcze będziemy mieli lukę w możliwości spełnienia zapotrzebowania i tę lukę mogę nam tutaj pomóc zamknąć ropa z państw Bliskiego Wschodu, produkcja rośnie. Gdzie więc leży problem? Otóż leży w kwestii następującej. Jest to przyczyna, dla której mówię, że bezpieczeństwo w zakresie ropy naftowych jest niezwykle ważne dla całego świata. Otóż, aby zobaczyć wzrost produkcji na Środkowym Wschodzie, który będzie nam bardzo potrzebny za 5-6 lat, musimy zobaczyć inwestycje realizowane już dziś. Bo tak to jest z ropą naftową. Jeśli zainwestujemy dziś, to produkcję zobaczymy za 5-6 lat. Dlatego, że konieczna jest budowa infrastruktury produkcyjnej, przesyłowej itd. Dziś nie widzimy apetytu na inwestycje na Bliskim Wschodzie. A połowa produkcji Bliskiego Wschodu będzie pochodziła z jednego kraju, według naszych prognoz i prognoz wszystkich poważnych instytucji na świecie, a krajem tym jest Irak. Ale jeśli spojrzymy na dzisiejszą sytuację geopolityczną Iraku, to nikt nie chce tam inwestować w nowe pola. Co jest zrozumiałe, ponieważ przewidywalność jest bliska zeru. W związku z tym w Iraku i na Bliskim Wschodzie nie widzimy obecnie inwestycji, a to oznacza, że prawdopodobnie nie zobaczymy wzrostu produkcji, który będzie bardzo potrzebny w dekadzie roku 2020. Zatem kwestie ropy naftowej i globalnej polityki, sytuacji geopolitycznej są coraz bardziej ze sobą powiązane. Zwłaszcza w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie. W jaki sposób obraz sytuacji zmienia globalne środowisko cen ropy naftowej? Otóż istnieje wiele powodów dla niższych cen. Po pierwsze, dlatego, że znaczny dopływ produktu w północnej Ameryce spowodował spadek ceny. Ponadto słabnie popyt gospodarki w Azji rozwijają się wolniej, więc widzimy to również presję na ceny z tej strony. Jakie są zatem implikacje tych niskich cen dla najbliższej przyszłości? Otóż po pierwsze niższe ceny ropy naftowej skutkują one niepewnością inwestycji w globalne inwestycje w produkcję ropy naftowej na świecie, niepewność inwestorska. Jest to dużo bardziej widoczne, zwłaszcza w Ameryce Północnej i Brazylii. Proszę pamiętać, że na poprzednim slajdzie pokazywałem Państwu, że Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny i Brazylia, będą tym silnymi punktami i obecnie Kanada prowadzi szereg projektów i zobaczymy jeszcze, że wiele spółek zmieni swoje plany inwestycyjne na rok 2015.
To samo dotyczy Brazylii. Duża część Petrobras investments are financed through revenues getting from oil. Finansuje inwestycje z przychodów z ropy naftowej. Jeśli te przychody spadną, investments may also go down. Inwestycje również so mogą spaść. Number one of the lower oil zatem pierwszą implikacją malejących cen ropy jest presja na zmniejszenie inwestycji w sektor ropy naftowej, zwłaszcza w krajach takich jak Ameryka Północna i Brazylia. To jest pierwsza implikacja. Druga implikacja jest taka, że obecne ceny ropy naftowej niższe tworzą strefę komfortu dla konsumentów, takich jak na przykład Polska, większość krajów europejskich rozwijających się na średnim etapie rozwoju. Jednak niższe ceny ropy naftowej oznaczają również niższe ceny benzyny i oleju napędowego, a to może doprowadzić do wzrostu popytu. Zatem jeśli te dwa czynniki zbiegną się w czasie, czyli niższe ceny ropy prowadzące do zmniejszenia inwestycji w regionach o wysokich kosztach, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada i Brazylia, a z drugiej strony niskie ceny ropy napędzające wzrost popytu, może to oznaczać, że będziemy potrzebowali jeszcze więcej ropy bliskowschodniej, gdzie koszty produkcji są dużo niższe. Ale są tam w tej chwili obecnie poważne problemy geopolityczne, w związku z tym nie ma napływu inwestycji. I z takimi wyzwaniami będzie mierzył się rynek ropy naftowej w najbliższych latach. Przejdźmy teraz do rynków gazowych. Rynki gazu bardzo szybko rosną na świecie, napędzane rewolucją gazu łupkowego oraz innych czynników, innymi czynnikami. I jak wspomniałem, problemem jest tutaj bezpieczeństwo dostaw gazu. Widzieliśmy na przykładzie tego, co działo się w roku 2006 i 2009, konfliktu Rosji z Ukrainą. Dla Europy oczekiwany popyt na gaz pozostanie na mniej więcej stabilnym poziomie. Oczekujemy, że popyt na gaz w Europie odbije się do poziomu sprzed roku 2010 dopiero w okolicach roku 2030 i następnych, ale import gazu w Europie będzie rósł, ponieważ własna produkcja europejska maleje. Europa już jest poważnym problemem. Wielu przywódców europejskich postrzega bezpieczeństwo dostaw gazu jako jedno z najważniejszych zagadnień, zwłaszcza w obliczu kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Zatem pytaniem, przed jakim stoi Europa, jest skąd, gdzie znaleźć źródła nowych dostaw gazu? To jest poważne pytanie, przed jakim stoją liderzy polityki europejskiej, ponieważ jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych kolegów europejskich, a mianowicie duża fala gazu płynnego, który będzie pojawiać się na rynku. Trwa w tej chwili szereg projektów inwestycyjnych w gaz płynny LNG i wiąże się to z szeregiem dobrych wiadomości. Po pierwsze, ilość gazu płynnego, który będzie wpływał na rynek, podwoi się. Będziemy mieli bardzo dużo płynnego gazu. Druga dobra wiadomość, jest taka, że liczba eksporterów gazu płynnego będzie rosła. Zatem nie tylko objętość gazu dostępnego na rynku będzie rosła, ale również liczba krajów, które go eksportują, będzie rosła. Zatem mamy tu podwójne możliwości dywersyfikacji. Oprócz istniejących eksporterów LNG, widzimy w tej chwili jeszcze Stany Zjednoczone, Kanadę, kraje afrykańskie, Australia.
wkraczają na scenę. To będzie bardzo silna karta w rękach importerów. I miejmy nadzieję, że w roku 2015, kiedy Polska ukończy swoje projekty inwestycyjne w infrastrukturę dla potrzeb gazu płynnego, również będzie mogła dywersyfikować źródła dostaw gazu. Dla Polski, jak i wielu innych krajów, sam fakt, że pojawią się na rynku nowi dostawcy, a ceny ropy będą spadać, może to oznaczać, że pojawi się przestrzeń do negocjacji i renegocjacji cen gazu. Węgiel. Popyt na węgiel nadal będzie rósł, ale popyt ten wynika głównie z tego, co dzieje się w Chinach. Widzieliśmy szczyt popytu na węgiel w połowie lat 80. I obecnie popyt w Chinach wypłaszcza się. Wynika to z faktu, że bardzo wiele elektrowni węglowych w Chinach jest obecnie zamykanych. Zatem w wyniku tego widzimy, że popyt na węgiel w Chinach najpierw się stabilizuje i będzie to miało implikacje dla globalnych cen gazu na rynku. Doprowadzi to do spadku cen gazu w Europie i na świecie. Kolejnym krajem, gdzie rośnie popyt, są Indie. Niedługo prześcigną one Stany Zjednoczone, będą drugim w świecie największym konsumentem węgla, zaraz po Chinach. Popyt na węgiel rośnie tam, ale wolniej niż w przeszłości. A wynika to z większej efektywności elektrowni węglowych, a także technik CCS. Jeśli chodzi o prognozy, to co roku patrzymy, analizujemy szczegółowo jedno z paliw, znaczy patrzymy na wszystkie, ale jedno analizujemy ze szczególną uwagą. W tym roku wybraliśmy paliwo jądrowe. Widzimy, że po Fukushimie niektóre rządy zmieniły politykę, niektóre nie zmieniły swojej polityki, niektóre zmieniły politykę, a teraz zmieniają ją z powrotem. Te zmieniły politykę po Fukushimie, a teraz zmieniają ją z powrotem. Tutaj w przypadku braku scenariuszu, braku zmian widzimy, że udział energii jądrowej w miksie energetycznym nadal będzie wynosił około 10%. Mamy silny wzrost ze strony krajów rozwijających się. Ale nie jest to renesans nuklearny, w każdym razie jeszcze nie. Jeśli spojrzymy na różne kraje i ich sytuację, a także sposób rozwoju energetyki jądrowej, ma to swoje implikacje. Najpierw Unia Europejska. Widzimy tutaj duży spadek zapotrzebowania na energię jądrową ze wszystkimi tego implikacjami. Dziś mamy około 130 gigawatów mocy w Europie jądrowej i około połowa z tego zostanie wycofana z użytku w ciągu najbliższych 20 lat. To wycofanie z użytku, wyliczenia oparte są na tym, że kraje takie jak Francja i inne będą nadal wydłużać okres eksploatacji elektrowni, które już mają, ponieważ są one bardzo ekonomiczne. Natomiast jeśli okres eksploatacji nie zostanie przedłużony, to spadek dostaw energii jądrowej będzie jeszcze bardziej wyraźny. W związku z tym
Obecnie problem energetyki jądrowej polega nie tylko na budowaniu nowych elektrowni, ale również na uzyskiwaniu wydłużenia okresu eksploatacji, co jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa energetycznego w Europie i dla większości przemysłów. Oczywiście każdy kraj ma prawo wybrać technologie, metody produkcji, ale moim zdaniem ważne jest jedno. Jeśli kraj, czy też grupa krajów przywiązuje się do jednej technologii, dowolnej, technologii A, nazwijmy ją, i uzyskuje ona znaczący udział w miksie energetycznym, powie jak na przykład dziś energia jądrowa to jest 30% europejskiego miksu energetycznego. Those countries should be also preparing a strategy how they are going to replace. Planują porzucić taką technologię, muszą przygotować strategię zastąpienia jej innymi technologiami, a także opracować uzasadnienie, a w każdym razie analizę skutków dla bezpieczeństwa energetycznego i klimatu. Możemy stosować dowolne paliwo, ale musimy mieć jasną strategię i wyraźnie wyjaśnić, jakie będą konsekwencje przyjęcia tej strategii. W Japonii widzimy, że jeśli chodzi o nowo oddawane do użytku elektrownie, energetyka jądrowa nadal odgrywa tam ważną rolę, choć może nieco mniejszą niż przed Fukushimą. W Stanach, pomimo rewolucji łupkowej, widzimy wyraźną presję w kierunku energetyki jądrowej i kilka elektrowni jest w budowie. Indie, Rosja, wszystkie dążą w tym kierunku. W Indiach jest w budowie 10 gigawatów, w Rosji 6 gigawatów i wprowadzono politykę promowania energetyki jądrowej. Widzimy tu jeden kraj, który odgrywa bardzo istotną rolę, a mianowicie Chiny. Jeśli chodzi o wkład Chin, jest on naprawdę nieprawdopodobny. Około 50% wszystkich nowych elektrowni będzie zbudowanych w Chinach. I już obecnie w budowie jest 80 gigawatów na całym świecie, połowa z tego to Chiny. I jakie są implikacje tego faktu? Zwłaszcza w świetle faktu tego, że niektóre kraje europejskie żegnają się z technologią jądrową. Otóż po pierwsze, Chiny inwestując w tę energetykę jądrową uczą się, jak robić to taniej. W związku z tym będą obniżać koszty całej technologii i niedługo Chiny staną się eksporterem technologii nuklearnych i będą konkurować z krajami europejskimi, krajami Ameryki Północnej, z Japonią, Koreą i innymi. To jest implikacja numer jeden. Implikacja numer dwa. Dziś 80% elektrowni jądrowych znajduje się w krajach OECD, 20% w innych krajach. Jutro w wyniku tego obrazu 50% będzie w krajach OECD, a 50% w krajach nienależących do OECD. I ma to istotne implikacje dla kwestii energetyki, a nawet wykraczających poza te kwestie. Dlaczego niektóre kraje chciałyby rozwijać energetykę jądrową? Kraje jak na przykład Polska. Co leży u podstaw takich dążeń? Otóż po pierwsze, w energetyce jądrowej wytwarza się energię elektryczną bezpośrednio i nie ma emisji związków węgla. Tutaj plany budowy są bardzo, bardzo skromne. Gdybyśmy nie mieli energii jądrowej, gdybyśmy korzystali tylko z miksów paliw, jakie mamy obecnie,
to emisje byłyby dużo wyższe. Natomiast taki nawet ograniczony rozwój energetyki jądrowej zaoszczędza nam 4 lat wzrostu emisji. Kolejna kwestia to to, że energia jądrowa jest bardzo ważna również z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. W wielu krajach świata energia jądrowa zmniejsza potrzeby importowe w zakresie gazu i innych form energii. Zatem największym czynnikiem napędzającym budowę nowych elektrowni jądrowych jest bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszenie emisji. Oczywiście istnieją również inne powody. Jak już powiedziałem, w Europie mamy Polskę, Wielką Brytanię, Turcję, które dążą do rozwoju energetyki jądrowej, ale istnieją również pewne wątpliwości odnośnie kwestii związanych z energetyką jądrową. Na przykład kwestia opinii publicznej. Obawy w niektórych krajach są bardzo duże, w innych mniejsze. Jest to kwestia wycofania z użytku elektrowni jądrowych. Widzieliśmy w ostatnich latach zaledwie około 10 elektrowni wycofanych z użytku, ale w wyniku wieku tych elektrowni, zwłaszcza w krajach OECD, w bardzo krótkim czasie w ciągu 20 lat wycofanych z użytku będzie około 200 elektrowni jądrowych. I zobaczymy, jak ten proces będzie przebiegał. Będzie to bardzo trudna kwestia dla rządów, które obecnie rozwijają energetykę jądrową, powinny bardzo uważnie przyglądać się temu, jak wygląda wycofywanie z użytku elektrowni jądrowych, zarówno jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, jak i finansowe. Kolejna kwestia to odpady radioaktywne. Zgodnie z prognozami, jakie Państwu pokazywałem, liczba tych odpadów się podwoi, ilość tych odpadów się podwoi. Bardzo ważne jest, aby rządy były gotowe poszukiwać stałego rozwiązania problemu gospodarki odpadami jądrowymi. Chodzi tu nie tylko o kraje, które rozwijają u siebie energetykę jądrową, ale również o kraje, które tę energetykę u siebie wycofują. Konieczne jest znalezienie odpowiednich ram działania. Na tym chciałbym zakończyć swoją prezentację. Parę słów podsumowania. Po pierwsze, kiedy patrzymy na obraz energetyki na całym świecie, widzimy, że istnieje szereg krajów, które które gospodarka oparta jest na ropie naftowej, takie jak Irak, Libia i inne. I biorąc pod uwagę sytuację w tych krajach, widać, że kwestie bezpieczeństwa energetycznego nabiorą znaczenia, jeśli chodzi o plany polityczne na świecie. Kolejna kwestia to sytuacja na Bliskim Wschodzie, w Iraku, Syrii, Libii. Eksperci mówią, że te problemy nie zostaną rozwiązane szybko, na pewno nie z dnia na dzień. A to oznacza, że istnieją poważne wątpliwości co do wzrostu produkcji, ponieważ apetyty inwestycyjne są bliskie zeru ze względu na nieprzewidywalność warunków lokalnych. Sądzimy, że energetyka jądrowa może odgrywać istotną rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszenie emisji związków węgla. Oczywiście rządy muszą słuchać swoich obywateli i w niektórych krajach jest bardzo silne poparcie dla energetyki węglowej, jak na przykład w Polsce, w innych mniej. Niemniej jednak trzeba myśleć o tym, jak wyglądają długoterminowe, makroekonomiczne i ekonomiczne problemy tych krajów. Sądzę, że instrumenty ekonomiczne są
najlepiej dostosowane do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Jednak biorąc pod uwagę problemy i dwa najważniejsze problemy, przed jakimi dziś stoimy, mianowicie bezpieczeństwo energetyczne i zmiana klimatu, sądzę, że bardzo ważne jest, aby rządy przyjmowały długowzroczną politykę energetyczną dla bezpieczeństwa swoich krajów, jak też i po to, aby cały świat przybrał bezpieczniejszy kurs. I wreszcie sądzę, że rok 2015 będzie niezwykle ważnym rokiem dla Europy i europejskiej polityki energetycznej. Jest to rok o kluczowym znaczeniu. Nowa kadencja, nowy skład Komisji Europejskiej, szczyt klimatyczny, nowe dyrektywy, a także nowe trendy wykorzystania energii. Wszystko to mówi mi, że europejscy decydenci muszą pogodzić efektywność energetyczną z rozwojem energetyki i zapobieganiem zmianom klimatu. Sądzę, że będzie to bardzo ważnym punktem ich działalności, tak aby zapewnić przyszłość gospodarce europejskiej i życiu społecznemu. Jednak słyszę, że Polska bierze te kwestie bardzo poważnie i z całą pewnością mój kolega, pan Ristori, całą tą wiedzą również dysponuje. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, będziemy w tej chwili posługiwać się językiem polskim, ale postaram się również rozmawiać po angielsku z tymi z naszych dyskutantów, którzy będą woleć ten język. Wysłuchaliśmy bardzo ciekawej prezentacji pana doktora Birola. Jest tyle wątków, że nasz temat, to znaczy temat tego panelu i tej debaty, czyli rola energii jądrowej w europejskiej polityce klimatycznej i energetycznej, jest tylko jednym z tych aspektów. Ale ponieważ czas płynie, zaczęliśmy później, czyli jak stara akademicka zasada mówi, skończymy wcześniej. Będę prosił każdego z panów o mniej więcej pięciominutowe wypowiedzi i chciałbym rozpocząć od pana premiera Piechocińskiego. Pytanie do pana premiera jest takie. Jak słyszeliśmy z prezentacji pana doktora Birola i jak wiadomo powszechnie, kluczowym elementem w programie rozwoju energetyki jądrowej w każdym kraju jest rola rządu i zaangażowanie rządu. Czy polski rząd jest gotów wspierać program energetyki jądrowej? Czy jest gotów wspierać go politycznie, regulacyjnie? A czy jest gotów wspierać go również finansowo? Czy polski rząd i w jakim stopniu jest gotów wziąć na siebie kwestię komunikacji społecznej związanej z tym, że przez najbliższe 40 lat, 35 lat to węgiel będzie najprawdopodobniej tym paliwem, które zostanie jednym z fundamentów energetyki, ale zrobi miejsce dla energetyki jądrowej. Panie premierze. Na wszystkie pytania mogę z satysfakcją powiedzieć, że tak. Jestem pierwszym ministrem gospodarki, który przeprowadził polski program jądrowy. Został przyjęty, co uruchamia bardzo złożony mechanizm działań. Podjęliśmy także ileś decyzji, już nie tylko o charakterze politycznym, ale biznesowym, ale ciągle pozostaje pytanie, jakie środki, po jakiej cenie pieniądza będą zaangażowane w ten proces. No i teraz wyobraźmy, musimy sięgnąć do tego dokumentu, który sygnalizowałem, do polskich strategii energetycznych. Przy tej niepewności kluczowe jest jedno, także w Europie, na pytanie, czy warto budować, czy warto modernizować systemy energetyczne. Kiedy węgiel koksujący jest pod presją węgla australijskiego i wszyscy ci, którzy wydobywają poniżej 110 dolarów za tonę, muszą mieć świadomość, że w ciągu 2 lat wypadną z rynku. Jeśli węgiel energetyczny na rynku europejskim jest dzisiaj pod napięciem węgla amerykańskiego, południowoafrykańskiego, rosyjskiego, kazachskiego i jeszcze australijskiego na poziomie 74-75 dolarów w portach ARA.
Jeśli z raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej w połowie zeszłego roku ogłoszonego i komunikowanego u nas na Górnym Śląsku wynika, że rosyjski węgiel jeszcze przed spadkiem wartości rubla o 60% warto było eksportować i transportować na odległość ponad 6000 kilometrów, to pokazuje pod jakimi presjami jesteśmy. No i jeśli popatrzymy na doświadczenia brytyjskie, Polska i Wielka Brytania to dwa kraje, które podjęły intensywne programy. No to popatrzmy, na jakich warunkach udało się zachęcić kapitał do tego, żeby chciał inwestować w modernizację systemu energetycznego. No trzeba było nadzwyczajnych rozwiązań z tymi kontraktami różnicowymi na czele, bardzo ciekawymi, gdzie daje się perspektywę. No to pytam, jaką rząd polski ma dać perspektywę tym, którzy będą chcieli z nami, poprzez nas i wśród nas budować energetykę jądrową. Po drugie, jaka jest alternatywa? To znaczy, co ma być w podstawie europejskiego czy polskiego miksu energetycznego? Węgiel? No to to oznacza, że niemiecka gospodarka będzie dużo więcej importowała, niż Polska wydobywa i zużywa. I to już jest przesądzone. Czołowym importerem jest także Dania, która ponoć ma najbardziej zieloną energię i gospodarkę. Te kilkadziesiąt milionów ton sprowadzone w zeszłym roku w Niemczech będzie zwiększone o kolejne 10 czy 12. My też się nie mamy czym pochwalić przy tych namięciach ze wschodem. Presja rosyjskiego węgla powoduje, że w pierwszych 9 miesiącach jest tam ponad 10% wzrostu importu. Panie premierze, wyjdę w słowo. To już pokazuje, więc pokazuje, że w tym jest ta energetyka jądrowa i teraz w jaki sposób to chcemy robić, to będzie wielkie partnerstwo publiczno-prywatne. A więc kwestie regulacyjne wyznacza rząd, także parlament. Kwestie decyzyjne to jest podpisanie przez spółki giełdowe z przewagą kapitału polskiego stosownych listów intencyjnych, a teraz trzeba podjąć kluczową decyzję po wskazaniu lokalizacji, rozstrzygnięciu, jakiej wielkości będziemy to budować, a więc w jaki sposób potanić i zapewnić, że ta elektrownia w perspektywie kilku lat budowy i później kilkudziesięciu lat bieżącej eksploatacji na pewno dla kapitału prywatnego się zwróci, bo przecież to ten kapitał prywatny wyceni realność tego projektu. Rok temu, jak Polska długa i szeroka, dyskutowaliśmy, czy w Polsce należy budować Opole 5, Opole 6. Pamiętacie Państwo, czym się to skończyło, prawda? Stwierdziliśmy, że tak. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że kraje, i to jest doświadczenie europejskie, kraje, które spóźnią się z modernizacją i rozbudową swojego potencjału energetycznego albo w tym zakresie przestrzelą, stąd między innymi z panem dyrektorem Dominik Ristori mówiliśmy bardzo dużo o rezerwach, także o rezerwach mocy, o bezpieczeństwie nie tylko na czas zwyczajny, o regulacjach nie tylko na czas zwyczajny. Z czego to finansować, w jakim mechanizmie finansowym? Z jednej strony, żeby nie burzyć konkurencyjności gospodarek. No i zwracam uwagę na to, że Ameryka, która przestawiła się swój miks energetyczny, w dalszym ciągu zwiększa wydobycie węgla i sprzedaż na rynek europejski. Za chwilę uwolniony gaz z łupków kanadyjski dotrze do Europy. Czy Europa z tego powodu, ponieważ dostanie zastrzyk tańszego gazu, pytanie o ile tańszego, czy ma powstrzymać swoje ambicje w tym zakresie? No w Polsce mamy poniżej 100 odwiertów. Żeby stwierdzić tylko fakt, czy warto wydobywać w obecnych realiach ekonomicznych gaz łupkowy z zasobów polskich, no trzeba ich mieć minimum 300. W związku z tym pokazuje po prostu, że w tym także stoi ryzyko biznesowe partnerów, a więc państwo w tym otoczeniu regulacyjnym musi dokonać określonych analiz. Proszę zwrócić uwagę, mamy poniżej 100 odwiertów czynnych w zakresie tego gazu łupkowego, a ci, którzy mają koncesję i wiercą, są bardzo skąpi z dostępem do informacji. Jakoś bardzo trudno wyrwać te informacje, na co tak naprawdę w praktyce trafili. A trwa w mediach olbrzymia ofensywa na to, żeby jeszcze zachęcać i pobudzać. No więc też pokazuje, że te doświadczenia, które w tak krótkim okresie odmieniły energetykę amerykańską, w Europie trafiają na trudniejsze warunki, na bardziej obywatelskie obywatelstwo, na inne stosunki własności tego, co pod ziemią, w stosunku do właściciela ziemi i do państwa, ale to nie znaczy, że mamy w tym obszarze rezygnować. Więc jestem przekonany, że w Polsce przynajmniej jedna elektrownia atomowa ma jak najbardziej sens, że musi być elementem tego, co nazywamy w energetyce podstawą, i jeszcze musi być skorelowana z naszymi zobowiązaniami w zakresie redukcji emisji. Dziękuję serdecznie. Słyszę z tej wypowiedzi, że polski program jądrowy
nie jest, że tak powiem, niechcianym towarzyszem drogi w osiąganiu przez Polskę celów klimatyczno-energetycznych, również tych, o których była mowa na ostatnim szczycie Rady Europejskiej w październiku 2014 roku, ale jest raczej niezbędnym elementem tego programu i osiągania tych celów. I would like to ask Mr. Dominique Ristori, the Director General for Energy in the DG for Energy European Commission. Is it politically correct to talk about the nuclear power in the corridors of European Commission? Is this currently jądrowy w ramach Komisji Europejskiej? Czy to jest temat, który jest wspierany w tej chwili przez Unię Europejską? Jeżeli tak, wyobrażam sobie, że instytucje udzielające wsparcia finansowego na programy nuklearne, takie jak Euratom, będą finansować tego typu projekty. Nie wiem, czy tak będzie. Załóżmy, że tak. Rozwiązania takie jak brytyjskie kontrakty różnicowe byłyby proste do przyjęcia w naszych krajach. Each country, such as Poland, would have to go through its own road to the acceptance. Że my musimy przyjąć własne cele i je zaakceptować. Jakie więc jest podejście Unii Europejskiej? Czego możemy oczekiwać? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że oczywiście możemy mówić o energetyce jądrowej w tym korytarzu, ale nie tylko. Chcę podkreślić, że jest to dla nas bardzo ważne w Komisji Europejskiej. I jak ważne są te elementy, które zostały przedstawione w raporcie dotyczącej sytuacji energetycznej, bo ta sytuacja jest jakby punktem dany z tego raportu, są punktem wyjściowym przyjęcia pewnej linii postępowania przez Europę, które to postępowanie zostało określone na szczycie pod koniec października. Tutaj Polska wniosła istotny wkład. Jest również jasne, że powinniśmy zapewnić pewną współzależność pomiędzy z jednej strony konkurencyjnością, z drugiej strony bezpieczeństwem energetycznym i jeszcze kwestiami ochrony środowiska. Widzimy, że te kwestie przeplatają nam się tutaj podczas całej dzisiejszej debaty i wszystkie są istotne na poziomie europejskim podczas opracowania, tworzenia Unii Europejskiej. Jest to jeden z najważniejszych priorytetów, który został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej, a również o tym pan premier wspominał, i będzie nadal wspierana przez nowy skład Komisji. Musimy się więc zastanowić, jaki wkład w osiągnięcie tych priorytetów może wnieść właśnie energetyka jądrowa przy utrzymaniu konkurencyjności. Działamy tutaj w bardzo trudnym kontekście, bo mówimy o bezpieczeństwie środowiska, mówimy również o bezpieczeństwie inwestycji ze strony biznesu. Staramy się ułatwiać współdziałanie na przykład pomiędzy Ukrainą a krajami leżącymi na zachód. To są rzeczy, które musimy pamiętać, są bardzo istotne, jeżeli chodzi o to, co musieliśmy dokończyć do końca października. Musieliśmy zastanowić się, kto będzie
decydował o polityce, która teraz jest już bardziej zorientowana na to, co dzieje się na rynku. Nasze podejście europejskie, współdziałanie wszystkich tych czynników musi zostać uwzględnione. I również mówimy tutaj o efektywności energetycznej, która znów jest elementem niezbędnym do utrzymania naszej konkurencyjności. Rynek europejski będzie się rozwijał coraz bardziej gwałtownie. Musimy więc wypracować nowe podejście i nowy plan, nowy projekt tego rynku. Wszyscy jako państwo członkowskie, jeżeli stwierdzimy, że musimy iść w kierunku energetyki jądrowej, mamy tutaj zaawansowane ramy regulacyjne, to jest, jeśli chodzi o ramy regulacyjne, to jest w ogóle największe ryzyko, które istnieje przy inwestycjach w energetykę jądrową i tutaj Europejska Agencja Atomistyki uwzględniła wszelkie możliwe kwestie dotyczące inwestycji rezerw, ale także współpracy międzynarodowej i kwestii bezpieczeństwa. Kolejna rzecz. Jesteśmy tak naprawdę architektami i pionierami energetyki jądrowej i mamy najlepsze możliwe technologie, które powinniśmy promować, ich realizację przy zapewnieniu bezpieczeństwa i przyjazności dla środowiska. Jest to niezbędne i poprzedniej prezentacji jasno wykazano, jak wygląda wpływ tego, co dzieje się w Chinach. Dzieje się tam wiele, ale my w Europie wciąż jesteśmy liderem pod względem energetyki jądrowej. I na nowy okres finansowania musimy zapewnić funkcjonowanie i na przyszłość, na nie tylko okres budowy, ale kilkadziesiąt lat funkcjonowania tych inwestycji, musimy zapewnić bezpieczeństwo dostaw, musimy zapewnić odpowiednią ochronę reaktorów, również na poziomie technicznym. Dziękuję bardzo. Po pierwsze rozumiem, że pan premier Piechociński musi nas opuścić z powodu pilnego spotkania w kancelarii pani premier. I bardzo bym prosił pana ministra Pietrawicza może o zajęcie miejsca. Nie chcę powiedzieć, że natura nie znosi próżni, ale bardzo proszę, jeśli może. Dziękuję bardzo. I drugie ogłoszenie. Panie ministrze, bardzo proszę. Drugie ogłoszenie jest takie, że oprócz osób obecnych na tej sali mamy w tej chwili prawie 6 tysięcy osób, które uczestniczą w tym spotkaniu, w tej konferencji. Bardzo proszę. Poprzez internet. No i jak słyszę, jest na sali obecnych kilkudziesięciu, bodajże 24 przedstawicieli ambasad i przedstawicielstw dyplomatycznych w Warszawie. Witamy państwa serdecznie. Aż zaczynam się bać o tych, których nie ma na tej sali. Także dziękujemy bardzo i rozumiem, że na następnym spotkaniu będzie państwa jeszcze więcej. Jesteśmy zaszczyceni. W tej chwili let me turn to dr Fatih Birol. Chciałbym teraz zadać pytanie doktorowi Birolowi. Po prezentacji raportu, która tak naprawdę była tylko czubkiem góry lodowej, tak możemy to określić, bo wiemy, że wszystkie te zagadnienia są znacznie szersze i moglibyśmy się w nie wgłębiać bardziej szczegółowo. Myślę, że ta prezentacja jednak jasno wskazywała, że OECD jest tak naprawdę liderem, jeżeli chodzi o sektor energetyki jądrowej, ale sytuacja ta
jak gdyby ten punkt nacisku przesunie się w kierunku innych krajów. Czy dobrze więc, że Polska zmierza w kierunku energetyki jądrowej? My w związku z tym dobrze robimy, że wpisujemy się w trend, który nie będzie się może utrzymywał? Czy to jest tylko tak, że staramy się tutaj nadrobić bardzo niewiele państw? OECD rozpoczyna budowę energetyki jądrowej, podejmują raczej inne działania o innym charakterze, może my tutaj po prostu staramy się nadrobić coś, czego wcześniej nie było. Ja już dosyć dużo powiedziałem dzisiaj, więc mam nadzieję, że koledzy dodadzą więcej uwag. Chcę tylko powiedzieć, że szczególnie jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, zmian klimatycznych, a także utrzymania podstaw produkcji energii elektrycznej, te wyzwania stoją przed Polską i na różnych poziomach Polska będzie je musiała uwzględnić. Kiedy patrzę na wyniki badań, prawie 2/3 Polaków zgadza się na budowę elektrowni atomowych, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich warunków. Więc decyzja Polski o wejściu w energetykę jądrową, o budowie elektrowni jądrowej, myślę, jest decyzją zmierzającą w dobrym kierunku. Polska nie jest przecież jedynym krajem, który to robi. Dzieje się to również w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i innych państwach, które pomimo bogatszych systemów energetycznych kontynuują rozwój energetyki jądrowej. Więc po tym, jak po zadecydowaniu o wejściu w energetykę jądrową, należy zastanowić się nad wyborem najlepszych możliwych technologii. Mam nadzieję, że tutaj rząd polski robi wszystko w tej dziedzinie. Wiem, co również z rozmów z Dominikiem Ristoli, że tak się rzeczywiście dzieje. Proszę Państwa, chciałbym zapytać pana prezesa Jacka Cichosza, prezesa PGE Energia Jądrowa, o to, gdzie w tej chwili jest projekt rozwoju i budowy pierwszej polskiej energii jądrowej. Co jest największym zagrożeniem? Co z dzisiejszej perspektywy budzi, że tak powiem, najwięcej obaw? Czy raczej taka trójka czynników, które można by nazwać czynnikami zewnętrznymi, czynnikami makro, czyli regulacje, makroekonomia, na przykład dynamika wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, no i, że tak powiem, polityka rządowa i polityka europejska? Czy raczej kwestie, nazwijmy to, wewnętrzne, kwestie procesu, kwestie wyboru technologii, finansowania, czy wreszcie kwestie dostępu do wykwalifikowanych kadr? I może krótki, że tak powiem, rzut oka z lokutu ptaka na to, co możemy oczekiwać, czego możemy oczekiwać w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Tak, jest dobrze. Halo. Dzień dobry, witam Państwa. Otrzymałem szereg w sumie dość kompleksowych pytań, biorąc pod uwagę limit czasu, jaki mamy. Postaram się w takim bardzo telegraficznym skrócie odpowiedzieć na te postawione pytania. Jeżeli chodzi o to, gdzie dzisiaj jesteśmy z projektem i z przygotowaniami, tak naprawdę koncentrujemy się na kilku głównych obszarach, tych, które typowo leżą w gestii inwestora czy spółki odpowiedzialnej za przygotowanie do realizacji tego projektu. Czyli z jednej strony dzisiaj kontynuujemy pracę i poszukiwanie odpowiedzi, w której lokalizacji będziemy mogli zbudować tą elektrownię. Odpowiedź na to pytanie wymaga przeprowadzenia badań,
lokalizacyjnych, badań środowiskowych zgodnie z wymaganymi regulacjami. Wymaga również dialogu i współpracy z lokalną społecznością. Przede wszystkim uzyskania też poparcia tych społeczności dla zlokalizowania elektrowni jądrowych. I to są działania, które w ciągu ostatniego roku, dwóch lat przede wszystkim realizujemy, czyli prowadzone są już badania środowiskowe, uruchomiliśmy część monitoringów na terenach dwóch potencjalnych lokalizacji, czyli lokalizacji Żarnowiec i w okolicy lokalizacji Lubiatowo, to jest nazwa kodowa Choczewo. Prowadzony jest już monitoring sejsmiczny, część monitoringu hydrologicznego, meteorologicznego. Kontynuujemy również prace przygotowawcze do uruchomienia postępowania zintegrowanego, czyli tego postępowania, w którym między innymi chcemy wybrać technologię reaktora. Wybór technologii reaktora jest kluczowy, ponieważ dane dotyczące między innymi aspektów projektowych, aspektów rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa są konieczne do tego, żebyśmy mogli przygotować między innymi wstępny raport bezpieczeństwa, dokument, który będzie jednym z wielu i podstawą do ubiegania się o zezwolenie na budowę prezesa PAA. Czyli mamy ten strumień dotyczący wyboru technologii. Kolejne prace, które kontynuujemy, to są prace dotyczące analizy i możliwych modeli inwestycyjnych i modeli finansowania tej inwestycji. Jak Państwo wiecie, w tym roku zostało podpisane porozumienie z krajowymi partnerami. W tej chwili przystępujemy już do finalizacji tego porozumienia i de facto objęcia udziału w spółce PGJ1 przez krajowych partnerów. Natomiast jest to jeden z pierwszych etapów, ponieważ w kroku kolejnym w ramach tego postępowania zintegrowanego będziemy poszukiwali partnerów, inwestora strategicznego, który również zaangażuje się kapitałowo w realizację tego projektu. Temat finansowania jest kolejnym elementem, nad którym pracujemy, czyli możliwe modele finansowania, osadzone również w przewidywanych czy prognozowanych modelach funkcjonowania rynku. No i tutaj prowadzone są również prace dotyczące analiz możliwych mechanizmów wsparcia. Między innymi analizujemy rozwiązania stosowane w różnych krajach na świecie, w szczególności te, które dotyczą rynku brytyjskiego, jako rozwiązań, które w ostatnim czasie uzyskały aprobatę ze strony Komisji Europejskiej. I to w największym skrócie jakby te główne obszary pracy. Jeżeli chodzi o wyzwania i główne problemy, w zasadzie no, te projekty opierają się w bardzo dużej części też na dobrym zarządzaniu ryzykiem, bo tak naprawdę ryzyko jest tym elementem, które ostatecznie jest przeliczane, kalkulowane i przekłada się na skłonność lub nie inwestorów, partnerów do zaangażowania się w ten projekt. Z punktu widzenia głównych ryzyk, które pojawiają się regularnie w trakcie naszych rozmów, czy to z partnerami krajowymi, partnerami zagranicznymi, to jest kwestia właśnie modelu rynku, regulacji, które będą obowiązywały, a przede wszystkim tak naprawdę stabilności, ponieważ dzisiaj dyskutując i podejmując pewne decyzje inwestycyjne, mówimy o rozpoczęciu przygotowania realizacji inwestycji, która będzie uruchomiona za lat kilkanaście, a ma funkcjonować przez kolejne kilkadziesiąt lat, uwzględniając czas na potem likwidację tej elektrowni, to jest ta perspektywa około 100 lat. Stąd ta przewidywalność jest jednym z kluczowych elementów. Oczywiście istotnym tematem, który jest podnoszony i który wymaga ciągłej atencji i współpracy i edukacji, to jest poparcie dla realizacji tej inwestycji. Mówimy tutaj w szczególności o poparciu na terenach gmin lokalizacyjnych, stąd istotne działania edukacyjne, informacyjne, które pozwolą dostarczyć rzetelnej informacji o szansach, ale też o zagrożeniach, które widzą mieszkańcy, które widzi społeczeństwo, tak żeby dla nich akceptowalność energetyki jądrowej i budowy elektrowni jądrowej była czymś oczywistym. Daje to naturalne szanse rozwoju dla regionu.
No i oczywiście myślę, że bardzo ważny temat kadr i przemysłu, czyli odpowiednie z wyprzedzeniem zbudowanie potencjału kompetentnych zespołów, kadr, przedsiębiorców, którzy będą w stanie uczestniczyć w tym projekcie po to, żebyśmy mogli skorzystać z tej olbrzymiej szansy i tak naprawdę zbudować nową, wielką gałąź przemysłu, która będzie obejmowała nie tylko tradycyjnie rozumiany przemysł, czyli dostawę usług, dostawę materiałów, ale również cały sektor badań i rozwoju, który jest nierozerwalnie związany z energetyką jądrową. Dziękuję bardzo. Actually, we've heard about challenges, one of them being the technology itself. If anyone on this podium is... Myślę, że wszyscy tu obecni już dużo słyszeli na temat energetyki atomowej, natomiast pan jest osobą, która walczy o możliwość podpisania tego kontraktu na budowę elektrowni atomowej. Oczywiście będą również inni uczestnicy tego konkursu. Myślę, że tutaj należy uwzględnić to, o czym mówią fizycy. Mamy tu pewien eksperyment myślowy. Ta koncepcja dotyczy tych fabryki lokomotyw parowych Alfreda Junga, gdzie wypracowano taką koncepcję, gdzie lokomotywy klasy 23 produkowane były dla Deutsche Bundesbahn i sprzedawane na podstawie umów, ale okazało się później, że były to ostatnie lokomotywy parowe, które zostały w ogóle wyprodukowane na terenie Niemiec. Także wchodzenie w ten rynek wcale nie było takie korzystne. I znowu mamy tutaj do wyboru cały szereg technologii, żeby nie stało się tak, że wejdziemy w technologię, która już w tym momencie okaże się przestarzała. Może więc należy wejść w reaktory generacji czwartej, czy małe reaktory modułowe. Byłbym zobowiązany, gdyby powiedział pan parę słów, jak widzi pan rozwój energetyki jądrowej, jak widzi pan rozwój polskiego programu jądrowego. Czekam na uwagi. Thank you, Mr. Han. Okay, I will try to answer. Bardzo dziękuję. Postaram się odpowiedzieć. Pierwsze pytanie dotyczyło technologii. Pan Ristori powiedział, że odpowiednia koncentracja. W tej chwili koncentrujemy się na generacji 3+. Oczywiście możemy ocenić możliwości przemysłu do budowy małych reaktorów modułowych czy reaktorów czwartej generacji, ale jeśli chcemy robić wszystko w kolejności, a DG w takiej kolejności wszystko robi, wdraża projekty po kolei, powinniśmy się skoncentrować na istniejących technologiach, które są nowe, ponieważ nie mamy dużo reaktorów generacji 3+, w budowie. Więc po prostu musimy robić różne rzeczy po kolei. Małe reaktory modułowe. Mimo, że są interesującym pomysłem, wydaje się, że są jeszcze ciągle w fazie badawczo-rozwojowej. Zatem zależy od tego, o którym roku mówimy. Więc mamy fazę badawczą i oprócz jednego reaktora, który już został zbudowany, część jest w budowie i jeszcze długo potrwa, zanim wejdą na rynek. Zatem nie jest to ani rozwiązanie krótkoterminowe, ani średnioterminowe. Może to być rozwiązanie na przyszłość, ale nie w tej chwili. Jest to jednak interesująca opcja, którą rozpatrujemy z partnerami francuskimi, więc nie porzucamy tego pomysłu, ale w krótkim terminie,
between 1000 and duże reaktory 1600 MW and for base load, będą wybranym, będą wybieranym rozwiązaniem. Więc jeśli małe reaktory mają zaletę, to jest na pewno mniejsza kapitałochłonność. Kilowatt-hour cost might not be that. Z kolei koszt kilowatogodziny może nie być taki niski. Tu musielibyśmy starannie sprawdzić. Może to być również rozwiązanie interesujące dla mniejszych krajów z mniejszymi sieciami przesyłowymi. You would have to operate a fleet of SMR. Ale trzeba pamiętać, że trzeba byłoby mieć dużą grupę takich reaktorów. To oznacza wiele lokalizacji, wiele osób obsługujących te reaktory, dlatego że tak naprawdę do obsługi małego reaktora wcale nie trzeba mniej ludzi niż do obsługi dużego. I oczywiście pojawia się bardzo istotne pytanie o odpady, ponieważ trzeba byłoby te odpady gdzieś przechowywać i potrzeba byłoby na to więcej miejsca. Więc to są ewentualne problemy, jakie wiążą się z SMR, czy też małymi reaktorami modułowymi. Parę słów jeszcze na temat badania, które przedstawił tutaj Fatih. Było naprawdę bardzo ciekawe. Gratuluję. Oczywiście zgadzamy się z wnioskami z tego opracowania, ale widzieliśmy, że zarówno energia odnawialna, jak i jądrowa powinna wzbijać się na wyżyny mocy zainstalowanej, powinna tego być dużo. Jeden wniosek był tam bardzo interesujący, a mianowicie, że Europa może i powinna odgrywać kluczową rolę, jeśli chodzi o stawianie czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu. Bardzo interesujące było to, co mówiłeś o tym przypadku małej intensywności energetyki jądrowej. To jest bardzo interesujące. W przypadku tego małego rozwoju energetyki jądrowej mamy wzrost o 19% w sektorze jądrowym w Europie, w Unii Europejskiej. Jeśli porównamy to ze scenariuszem bazowym nowej polityki, to w tym scenariuszu 3/4 źródeł energii przestawione są na węgiel i gaz. I przypadek małej obecności czy też niskiego rozwoju energetyki jądrowej pogorszyłby kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Był również scenariusz braku energii jądrowej w analizie i okazało się, że emisje globalne wzrosłyby o 2,2 gigatony w roku 2040. To naprawdę interesujące i chciałem to tutaj podkreślić. Jeśli chodzi o wyzwania, budowa czegokolwiek w Europie nie jest łatwa. Mamy kwestie ryzyk regulacyjnych. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Nie możemy tutaj iść na żadne kompromisy. Finansowanie jest bardzo ważne. Potrzebujemy pieniędzy. I jeśli chcemy rozwijać energetykę jądrową, to potrzebujemy gotówki, gdzie się trzeba znaleźć. Jeśli już mamy parę reaktorów jądrowych, no to mamy z tego sporo środków, ponieważ jest to naprawdę bardzo ekonomiczne źródło energii. Jeśli nie mamy, to musimy znaleźć twórcze rozwiązania, kreatywne rozwiązania, żeby znaleźć gotówkę. Ostatnim wyzwaniem, o którym mówił Fatih w swojej prezentacji, jest również świadomość publiczna. To jest kwestia bardzo istotna. Jest to rzecz ważna nie tylko dla energetyki jądrowej, ale dla każdej infrastruktury, każdego dużego projektu. Czy to w naszym kraju, czy we Francji mieliśmy ostatnio bardzo poważne problemy z przekonaniem opinii publicznej do budowy małej tamy i wcale nie są przekonani co do tego.
czy też do budowy ośrodka wypoczynkowego w innym regionie. Zatem wszelkie nowe inwestycje i nowe projekty infrastrukturalne wiążą się z poważnymi trudnościami. Więc to samo dotyczy oczywiście energetyki jądrowej. Możemy to pokonać tylko poprzez prowadzenie dialogu, słuchanie opinii publicznej, ale również przekonywanie jej jak największą ilością rzeczywistych informacji i danych. Bardzo dziękuję, to było bardzo interesujące. Zwracam się do profesora Grzegorza Wrochny, szefa Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Chciałbym zapytać o to, czy centrum, które spełnia ważną rolę, gdy chodzi o integrowanie, że tak powiem, aktywności polskich ośrodków naukowych, ma również pewien pogląd na to, jak w przyszłości w samym projekcie polska nauka sprzężona z polską gospodarką może ten projekt wesprzeć. Czy ma pan na przykład pogląd na to, jaki powinien być optymalny tak zwany lokalny udział, czy udział lokalnej gospodarki w projekcie? Czy nie jest tak, że zarówno za mało to jest niedobrze, jak i za dużo to też może być niedobrze? Ja myślę, że wszystkie kraje, które inwestują w energetykę jądrową, starają się ten wkład lokalny zmaksymalizować. Pięknym przykładem jest tu Korea, która w ciągu 20 lat dopracowała się nie tylko samowystarczalności, ale jest dzisiaj bardzo ważnym graczem na rynku dostawców reaktorów jądrowych. Każdy kraj buduje własne zaplecze, czy to Wietnam, czy to Emiraty Arabskie. Wietnam kształci własnych ekspertów, Emiraty Arabskie, mając więcej pieniędzy, ściągają najlepszych ze świata, ale nie wynajmują ich na krótkoterminowe kontrakty, tylko osiedlają, jednocześnie zaś już planując kształcenie własnych ekspertów. My w Polsce jesteśmy w lepszej sytuacji, bo nie startujemy od zera. My mamy w Polsce przemysł jądrowy, mamy polskie firmy, które dostarczają ważne komponenty do elektrowni jądrowych budowanych, czy to w Olkiluoto w Finlandii, czy do wielu innych elektrowni jądrowych budowanych na świecie. To po stronie biznesowej, po stronie państwowej. Minister gospodarki ma do swojej dyspozycji podległe mu instytuty badawcze. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, 1100 pracowników, największy instytut badawczy. I my mamy reaktory jądrowe. W tej chwili reaktor jądrowy Maria, 30 MW, to nie jest 1000, ale w reaktorze badawczym ciągle coś nowego się dzieje, coś nowego trzeba liczyć, nowe eksperymenty przeprowadzać i to jest znakomita szkoła dla przyszłych ekspertów. Mamy Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ze znakomitymi kompetencjami w dziedzinie radiochemii, nie tylko. Mamy Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, które wspiera Państwową Agencję Atomistyki w monitorowaniu bezpieczeństwa kraju. To dzięki kolegom z Celoru możemy spać spokojnie i nie bać się tych plotek o tym, że była jakaś tam katastrofa jądrowa w Zaporożu. Mamy to zaplecze i w tej chwili intensywnie je rozbudowujemy na potrzeby polskiego programu energetyki jądrowej. Już w 2009 roku nasze instytuty rozpoczęły bardzo intensywny program przygotowań. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wybudował nowe laboratoria. Narodowe Centrum Badań Jądrowych wybudowało największy w Polsce superkomputer. Wykształciliśmy około 40 młodych ekspertów, których wtedy w 2009 roku zatrudniliśmy. A dzisiaj dzięki po tych 5 latach uczestnictwa w programach międzynarodowych badawczych, oni są już uznanymi na świecie ekspertami. Jeden z nich został niedawno szefem jednej z 3 grup roboczych Europejskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki Jądrowej. Mamy więc to zaplecze badawcze i je dalej rozbudowujemy. Czego natomiast nie mamy? Nie mamy takiej struktury formalnej. Ani w prawie atomowym, ani w programie energetyki jądrowej nie są przypisane konkretne zadania dla tych instytutów i to ja upatruję jako potencjalne zagrożenie, bo jak w ostatniej chwili będziemy w otwartym przetargu publicznym poszukiwali firmy, która nam zapewni informatyczne wsparcie dla licencjonowania reaktora jądrowego, no to będziemy oglądali powtórkę z rozrywki z dokładnością do tego, że analizy bezpieczeństwa reaktora jądrowego nie da się zrobić ręcznie. Więc oczywiście musimy się uczyć od najlepszych, dlatego liczymy na dobrą współpracę z firmą AMEC, która będzie nadzorowała budowę, dlatego współpracujemy bardzo blisko z francuskim CEA, Commissariat Energie Atomique. Niedawno złożyliśmy wspólnie z innymi instytutami bardzo ważny projekt do konkursu Horyzont 2020, tak zwany Teaming,
ale warto też pamiętać o współpracach lokalnych, o kompetencjach, które mamy wśród naszych sąsiadów. Na poziomie badawczym już to mamy. Mamy wspólne projekty badawcze w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Właśnie złożyliśmy kolejny projekt do Euratomu, z kolei we współpracy z państwami bałtyckimi. W związku z tym to się już dzieje. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, dla którego należy budować to zaplecze badawcze. O tym wspominał pan premier na początku, że dzięki temu chcemy rozwinąć nowe technologie. Dzięki temu, że kiedyś zainwestowano w zaplecze badawcze przy okazji budowy Żarnowca, dzisiaj w reaktorze Maria produkujemy radioizotopy dla 2 milionów pacjentów rocznie. Mamy 18% rynku światowego i eksportujemy do 76 krajów świata. Proszę państwa, miejmy nadzieję, że tą drugą szansę wykorzystamy jeszcze lepiej, że wybudujemy jeszcze lepsze zaplecze badawcze, a przy okazji zbudujemy jeszcze parę elektrowni. Dziękuję serdecznie. Gavin Dobbing, you've been for a long time with AMAC. Gavin Dobbing, od dawna pracuję w firmie, w pierwszym projekcie nuklearnym w Polsce. Jakie to uczucie rozpoczynać taki projekt w kraju, który nie ma takich doświadczeń? Jakie wyzwania i problemy z tym się wiążą? Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w ramach tego panelu. Otóż wyzwanie, przed jakim stoi nowy kraj, budując pierwszą elektrownię jądrową, są w dużym stopniu odmienne od wyzwań związanych z innymi projektami infrastruktury jądrowej. Chciałbym zacząć od podsumowania niektórych uwag pana Birola, ponieważ są pewne wyzwania, przed jakimi elektrownie jądrowe nie stają. Takim problemem są na przykład emisje. Nie ma również problemu ze zróżnicowanym poziomem produkcji, ponieważ elektrownie jądrowe nie zależą od tego, czy świeci słońce i czy wieje wiatr. Nie ma również zmian kosztów produkcji ze względu na koszty paliwa. Elektrownia jądrowa produkuje w sposób bardzo przewidywalny, niezawodny, bez emisji dwutlenku węgla. Problemy to na przykład wybór lokalizacji, wybór dostawcy technologii, budowa i utrzymanie produktu, wpływ na lokalną infrastrukturę, krajową infrastrukturę, drogi, połączenia itd. Is a challenge for any major nuclear infrastructure, any major infrastructure project, sorry, not just. Finansowanie jest wyzwaniem dla każdego projektu inwestycyjnego, nie tylko jądrowego, a ponieważ inwestycje jądrowe są duże, a przez to trwają długo, wsparcie publiczne jest bardzo ważne, nie tylko dla samego projektu, ale również dla projektów infrastruktury krajowej. W kontekście dużych projektów, myślę, że ważne jest, by pamiętać o roli, jaką energetyka jądrowa może oznaczać dla kraju. Daje ona rządom krajowym większą swobodę wyboru wykorzystania zasobów naturalnych kraju w lepszy sposób. Jeśli większa część energii produkowanej w kraju pochodzi ze źródeł jądrowych, można lepiej gospodarować zasobami węgla czy też ropy naftowej i można lepiej wkomponowywać odnawialne źródła energii, ponieważ w ostatecznym rozrachunku rolą elektrowni jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju, pomoc w rozwoju gospodarczym kraju i pomoc ogólnie rozwojowa. Przepraszam, muszę tu przerwać. Naprawdę mamy bardzo mało czasu, więc bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Kończąc ten bardzo interesujący panel, chciałbym poprosić jeszcze pana ministra Pietrewicza o powiedzenie, tak powiem, dwóch słów, może nie tyle z lotu ptaka, co z punktu widzenia rządu i Ministerstwa Gospodarki, które w ten proces będzie
bardzo zaangażowane. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, myślę, że ta dyskusja pokazała, jak ważną rolę pełni energetyka jądrowa w systemach energetycznych wszystkich ważnych na tego gospodarek. Polska gospodarka też idzie tą drogą i systematycznie przygotowuje się do instalacji, pierwszej instalacji związanej z energetyką na tego jądrową. Ale jednocześnie ten proces jest pierwszym procesem, jak powiedział mój poprzednik, wymaga na tego szczególnego przygotowania. I jednocześnie wymaga weryfikacji tych kroków, które już zostały na tego podjęte. Dlatego też myślę, że te pytania, chociażby o alternatywne technologie, one dzisiaj może rzeczywiście już nie mają szansy na pozytywną odpowiedź, ale mimo wszystko powinny być stawiane, nawet jeśli będziemy stawiali te bloki po 1600 MW. To te kolejne być może będą związane jednak już z tymi modułowymi, małymi na tego blokami elektrowni jądrowych. Po drugie, w dalszym ciągu na tego potrzebujemy odpowiedzi, ile tak naprawdę kosztuje nas energetyka jądrowa. Ponieważ ten przykład brytyjski, do którego się odwołujemy, on 92,5 funta za megawattogodzinę, on wymaga przeanalizowania i weryfikacji, ile ta energia w tych polskich warunkach miałaby też kosztować, czy podobnie jak na rynku brytyjskim. I chciałbym prosić pana prezesa Cichosza o to, żeby w tych analizach dotyczących finansowania tych projektów, żeby to w szczególności ten przykład brytyjski nie był tylko, nie prowadził do tego, że oto będziemy mieli jeden model finansowania oparty na kontraktach różnicowych. Bo jeśli by do tego się sprowadzało, że będziemy to chcieli finansować kosztem opodatkowania społeczeństwa, to należałoby sądzić, że to społeczeństwo też powinno być zapytane w referendum, czy chce takie koszty na tego ponosić. Dlatego też musi być alternatywa, realna alternatywa modelu finansowania takiej elektrowni. Obawiam się, że śledząc tą dyskusję, która toczy się na tego w prasie, że ten model już został na tego wybrany. Stąd prośba, szukajmy dobrych modeli, realistycznych modeli finansowania tego projektu. Jednocześnie mam też taki postulat pod adresem Międzynarodowej Agencji Energii, że my dzisiaj budujemy, podchodzimy do tej energetyki jądrowej, jak bylibyśmy wyizolowaną wyspą. Rzeczywiście profesor Wrochna pokazał, że jesteśmy dobrze do tego przygotowani. Ale nie wiem, dlaczego każdy kraj, który idzie w kierunku rozwoju energii jądrowej, on musi budować chociażby własne składowiska odpadów. I te tymczasowe, i te jednocześnie wieczyste. To są też ogromne koszty. Dlaczego my nie możemy podpisywać, zawierać długofalowych umów na to, żeby te odpady składować na tego w innym kraju. Bo myślę, że powinniśmy też poszukiwać i możliwości potanienia tej energii jądrowej. To tyle takiego końcowego komentarza. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu zarówno w sali pod kopułą, jak i ponad 8 tysiącom internautów, którzy śledzili przebieg naszego spotkania. Cieszę się z tego ogromnie, że nasza, że tak powiem, widownia wzrosła ponad dwukrotnie w trakcie naszej dyskusji panelowej. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu. Dziękuję za uwagę.